No i fantastycznie. Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Czy chcecie szaleć tak jak ja? Czy chcecie driftować tak jak ja? Szaleć w ten sposób jak ja, Silverado? Zaraz wam pokażę jak. Cyk, robić takie obroty i szybko skręcać, nawracać. Jak to się dzieje, że ja mogę na padzie takie rzeczy robić? I tak mocno skręcać, mieć tyle kontroli nad samochodem, w ogóle jakieś stanty odpierdzielać. Ale wam dzisiaj pokażę moje ustawienia w Forzie Horizon 4, które pozwolą naprawdę wycisnąć soki z prawie każdego samochodu. I sprawiają te ustawienia, że auto zaczyna bardzo, bardzo mocno skręcać, zwłaszcza jeśli gramy na padzie. Więc można powiedzieć, że pada już wymasterowałem, kurde. Nie, to nie jest żaden mastering, zaraz wam pokażę o co chodzi. Znalazłem bardzo ciekawą rzecz, dla niektórych może być to wręcz banalne, ale dla mnie nie do końca to było takie banalne i jest to dość ciekawe. Wchodzimy w ustawienia tutaj trudności, tak? I tak, przede wszystkim jak wiecie, jak chcecie driftować, musicie wyłączyć kontrolę stabilności, trakcji, ABS i najważniejsza rzecz, zmieniacie tutaj z normalnego sterowania na symulacyjne. Wtedy koła w samochodzie w Forzie Horizon zaczynają zachowywać się jak koła w samochodzie. A no i chyba taka podstawowa rzecz, musimy zmienić na manual. Bez sprzęgła, jak ktoś tam lubi się ze sprzęgłem bawić, to proszę bardzo. Wystarczy sekwencyjna skrzynia biegów, żeby zmieniać biegi i fantastycznie, nie? Ten tryb symulacyjny jest przygotowany z myślą o kierownicach, no bo nikt na kierownicy nie zrobi ci 1080 obrotów od razu, nie? Gdzie na padzie tylko robisz tak, masz już całkowicie pełny obrót, nie? No właśnie. I cała sztuczka polega na tym, że możesz zrobić ten pełny obrót, powiedzmy, na kierownicy używając pada. Ja prawdę mówiąc też gram sobie na tym trybie symulacyjnym normalnie jeżdżąc wyścigi, nie tylko driftując. Jest to bardzo, bardzo, bardzo fajny tryb, myślę. Trochę trudniejszy, trochę te samochody są bardziej responsywne, nie są takie ospałe wtedy i trzeba delikatniej z tą gałką do skrętu się bawić, ale da się to ogarnąć jak najbardziej i można sobie w ten sposób też jeździć, ścigać się i wygrywać wyścigi, tylko trzeba się po prostu przyzwyczaić, nie? Mamy trochę więcej kontroli nad samochodem, mam wrażenie wtedy, nie? Więc tak, widzicie, że moje Silverado to jest taki samochód, no już bardzo mocno stunigowany, mamy tutaj napęd na 4 koła. W przypadku, gdybym miał tutaj to sterowanie właśnie zwykłe, nie symulacyjne, tak, to takie arcade'owe, to aż tak mocno tym samochodem nie jestem w stanie obracać. Widzicie, skręcał koła do maksa i on nie robi takich cudów, nie? Nie może się, na przykład jadę sobie teraz do przodu i nie mogę się obrócić tak szybko, nie? Oczywiście ten samochód się obraca, ale bardzo wolno. W momencie, kiedy włączę sobie symulację, tak, i będę jechał po prostej drodze, to ten samochód dostaje pierdolca dosłownie. Robią się po prostu cuda z tym autem. I to nie jest jedyne auto, które może tak szaleć. I teraz pomyślicie sobie, ale po co tak robić? Te drifty są teraz takie, no dziwne, no można powiedzieć. Jest większa kontrola nad samochodem, samochód jest bardziej responsywny, bardziej ostro skręca. Widzicie, co on tutaj odpiernicza, nie? Nie musimy tak często używać ręcznego w przypadku akurat tego auta. Ja wam mogę ten tuning później podrzucić, ale dzisiaj sprawdzimy sobie jeszcze jedno auto driftowe, które naprawdę robi niezłą robotę. Aż za niezłą, za dobrą. Trochę się bawiłem i trenowałem sobie na tym ustawieniu i jest to naprawdę fajna zabawa. Możemy robić ciekawe stunty, czyli połączenie driftu z jakimiś, nie wiem, backwards entry, że wchodzimy tyłem w jakiś zakręt, albo robimy obrót 360, co jeszcze się uczę, i wchodzimy w jakiś tam zakręt. No może spróbujmy tutaj, chociaż ja jestem jeszcze w tym nubem i nie wychodzi mi to za dobrze.
musimy coś takiego zrobić i wejść w zakręt, nie? To było akurat więcej jak 360, no ale wiecie o co chodzi. Trzeba różne takie fajne rzeczy robić i zajebiście masz satysfakcję, jak w końcu ci to wyjdzie. Najlepiej mi się to robi w mieście. Drifty tego typu, jak teraz robię, z takimi przesadzonymi kątami, są bardzo proste do wykonania. A tak swoją drogą, właśnie, jeśli chcecie sobie pozaliczać strefy driftowe, to na ustawieniu symulacyjnym jest to robić najlepiej, bez problemu. O, tutaj mam jakąś strefę driftową, to bez problemu tam można wbić dużą ilość punktów. No już nie wspomnę o tym, że jak ktoś za pierwszym razem nie wbije tych trzech gwiazdek na strefie driftowej, to jest po prostu słaby, jeżdżąc sobie na tym trybie symulacyjnym. Robimy zawsze duże kąty, nawet więcej jak 90 stopni możemy tym samochodem na tym tuningu. Nawet specjalnie się nie starając, można tutaj bardzo dużą ilość punktów sobie nabić, nie? Patrz, nawet wyleciałem z trasy. Cały czas jadę na trójce, on robi jakieś przesadzone manewry. Nie wiem, czy uda mi się pobić tu swój rekord, to miałem chyba z 200 tysięcy punktów nabite czy coś. Chyba też właśnie w Silverado. Cyk, 156 tysięcy, a rekord miałem tu 183, także nie aż tak dużo, myślałem, że gdzieś z 200. No ale teraz właśnie będę chciał sobie przerobić nowy samochód, dostosować. To jest Viper z Formula Drift, to jest taki, no, dużo szybszy nawet od tego. Nawet nie wiem, czy nie za dużo mocy mu władowałem. Już zrobiłem sobie taki wstępny tuning, ale ustawienie będzie trzeba pozmieniać. Też ma napęd na 4 koła. Tylko że jest właśnie dużo szybszy, mocniejszy sporo niż Silverado. I właściwie nie potrafię go kontrolować za bardzo. Nie potrafię wyczuć tej prędkości jeszcze. Ale nim myślę, że można jeszcze więcej punktów nabijać niż Silverado. Takie mam wrażenie, że on ma troszeczkę za dużo przyczepności. Jest aż za lekki. Prawie pobiłem swój rekord chyba. Tak, no rekord nabiłem. Jadąc tak z dupy w ogóle tym Mustangiem. Boże, Mustangiem, Viperem. Bo on jest, on właśnie, im więcej prędkości mamy na tym, na driftach, w strefie driftowej, tym wiadomo więcej punktów. A tym samochodem dodatkowo jeszcze możemy robić takie kąty, że to jest po prostu szok. Możemy później spróbować pójść na zawody driftowe, czy wezmę Silverado, czy tego Vipera, jeśli będzie oczywiście klasa S2, to myślę, że spokojnie uda się wygrać. Te samochody są po prostu przesadzone. Chociaż są niektórzy drifterzy, którzy naprawdę też wymiatają, jeśli chodzi o te drifty, właśnie w multiku, nie? Totalnie nie potrafię się przyzwyczaić tego Vipera i chciałbym sobie jeszcze dostroić troszeczkę jego tuning. Takie mam wrażenie, że on ma trochę za dużo mocy. Opony, dobra, tutaj sobie tak zrobiłem. Chyba mu właśnie zmniejszę trochę moc. On tak jakby ma za dużo przyczepności, takie mam wrażenie. Ma na pewno 4 koła oczywiście. Jest ustawiony tak, żeby latał fantastycznie. Jak widzicie, wszystko jest tutaj niby dostosowane, już tak mniej więcej sobie zrobiłem. Ale i tak nie jest to Silverado jeszcze. Silverado się po prostu ślizga, nie wiem, możemy osiągnąć 110 stopni jeżdżąc bokiem i dalej ten samochód nie przesterujesz. A tutaj, tutaj w sumie też nie przesterujesz, ale jest problem z opanowaniem tego auta. Też możemy robić sobie różne przesadzone odwroty, zobacz. Jadąc do przodu, możesz robić coś takiego. 1080 stopni obrót i jeszcze wchodzisz w zakręt i robisz drift. To jest dopiero wyczyn, żeby coś takiego zrobić. No, ale popróbujcie sobie. Okej. I skupimy się na tym Viperze. Ja mu chyba faktycznie zmniejszę moc, bo on jest za szybki. On jest zdecydowanie za szybki, ma za dużo tej mocy, nie potrafię go ogarnąć, jak jest tak doładowany. I chyba ma za dobre opony, ale z tego co kojarzę, tutaj opon nie można było chyba wymienić. O, zobaczcie, mogę, dam tutaj węższe, to zawsze będzie coś lepiej, nie?
tam węższe trochę opony i wywalę chyba to turbo doładowanie, bo to jest przesada dla tego auta. Naprawdę. Jak ja lubię szybkie auta, tak ten jest po prostu za mocny. Damy mu gorsze opony, wywalimy turbo doładowanie, tu wszystkie rzeczy już są w nim poinstalowane, hamulce i tak dalej. Więc to powinno troszeczkę naprawić. Widzicie, nie zawsze samochód najmocniejszy robi największy rozpierdziel. Czekaj, czy ja dobrze widziałem, czy on miał, ile on ma koni mechanicznych? 1000, zaraz zobaczymy. Gdzie się to sprawdzę, chyba tu. Zobaczcie, to jest jak Koenigsegg 1-to-1. Ma prawie idealny stosunek wagi do mocy. Około 1300 koni mechanicznych i 1328 kg wagi. Ogromny moment obrotowy, masakra to jest ten samochód. Troszeczkę zmniejszyliśmy mu teraz moc. Troszeczkę, no, waga została bez zmian. Chociaż jak turbosprężarkę wywaliliśmy, to powinien być chyba trochę lżejszy. Nie wiem, czy będzie inaczej brzmiał? Wsłuchajcie się. Chyba tak samo, nie? Więc tak, wywaliliśmy opony, znaczy węższe daliśmy teraz, prawie że standardowe. Okej, okay, teraz musimy troszeczkę tutaj biegi dostosować, bo są chyba trochę za długie. No, troszeczkę za długie są. Dalej samochód może ponad 400 km na godzinę jechać, jak się go dobrze ustawi. Okej, okay, tu chyba mamy wszystko tak, jak napisali w książkach. Zawieszenie standardowo w tym samochodzie było miękko ustawione. Ciekawe, nie? Ale ja dałem na twardo. Tu też można robić przesadzone kąty i chyba też nie da się go przesterować. Samochody z napędem na 4 koła, jak się je dobrze skonfiguruje, są bardzo... dziwnie zabrzmi, ale bardzo trudne do przesterowania. Nie można robić backwards entry właściwie bez problemu. Gorzej właśnie, na to trudniej robi się te takie odwroty, nie? I teraz dalej czuję, że go tak... że jest taki podsterowny na tym drifcie. To mi się nie podoba. Spróbuję go jakoś okiełznać. Nie mam jeszcze zbytnio doświadczenia w tuningu samochodów na drift, na pewno na 4 koła. Pobiję swój rekord! Nie, tu mam chyba 46 tysięcy. I chyba właśnie nabite Silverado. Silverado tutaj leci bez problemu. Chciałbym mieć właśnie ten samochód tak wyczuty jak moje Silverado. Ach, 45 tysięcy. Dałoby się nim nabić. Kwestia tylko wprawy, myślę. Tak, i ja robię właśnie te samochody, to jest taki mój nowy styl driftowy. Robię te samochody po to, żeby robić im różne stunty, tak? Żeby się nauczyć tych takich odwrotów. I fajnie wchodzić w następny zakręt. Nie jest to łatwe, bo to trzeba dobrze wycyrklować i wyczuć. Każdy samochód trzeba mieć idealnie wyczuty. Natomiast ja wam pokazuję, jaki jest najlepszy sposób, żeby się zacząć tego uczyć. Czyli spróbować sobie z tymi ustawieniami, oczywiście ustawienie symulacyjne oraz jak on i tak podskakuje, za lekko. Ustawienie symulacyjne oraz oczywiście brak wspomagań różnych tam, nie? To myślę, że najlepiej się sprawdzi. Ej, on dalej takie mam wrażenie, że ma jakieś takie miększe zawieszenie albo coś, bo go tak podrzuca śmiesznie. Gówno widać w nocy, no mniej więcej coś tam wiem, gdzie jechać, no bo już znam te drogi. Ale może właśnie, spróbujmy sobie pójść na jakieś zawody driftowe. Tak się fajnie złożyło, że mamy zawody driftowe z napędem na 4 koła i klasę S2 możemy sobie nawet wybrać. Wezmę sobie, no kurde, spróbujmy sobie tego Vipera, kurde. Wziąłbym Silverado by tutaj, myślę, że poniszczyło. No ale nie wiem, no jak myślicie?
że na początek Silverado, zobaczymy jak, pokażę wam jak to ciśnie, a potem Vipera. Viper będzie dla mnie trudniejszy do ogarnięcia, aż się tak decyduje. No dobra, wezmę Vipera, będzie trudniej. On tak czasami robi się podsterowny i wywala go na zewnętrzną, więc nie, tak nie zawsze jestem w stanie go dobrze opanować. Zostały 2 minuty do zakończenia zawodów, które obecnie trwają. Szalony. Też tutaj już na trójeczce się w miarę dobrze. O! Ten zakręt. Już prawie mi się udało drugi raz złapać z 360. Zajebiste to jest. Mi się parę razy udało zrobić 360 poza nagraniami i tak dalej, ale to był taki strzał 1 na 1000, nie? A to musi się udawać, wiesz, za każdym razem. No i trzeba tak wyczaić, żeby obracać się w jednym, znaczy obracać się powiedzmy w jedną stronę, ale żeby wejść w ten zakręt, w który ty chcesz, nie? Wiesz, chodzi o to, żeby wyczaić tą pełną kontrolę nad samochodem. I dla mnie to nie jest takie łatwe, no chyba dla nikogo nie jest takie super łatwe, ale takie stunty są mega, mega przyjemne, jak już ci się coś uda zrobić. I może na tych driftach teraz, co sobie porobimy, nie będzie mi tak bardzo zależało na tym, żeby robić stunty, ale pokażę wam, jak bardzo wartościowe takie ustawienie jest na, powiedzmy, te zawody driftowe, bo faktycznie możesz szaleć tym samochodem. Ja dawno nie grałem w tych zawodach driftowych, więc nie wiem, jak tam ludzie sobie teraz radzą i co oni mają za sztuczki, powiedzmy. Ale ja sobie to tak robiłem na ostatnich zawodach i szło mi całkiem fajnie. Kurde, nie mogę tego wyczuć obrotu. Kamera w ogóle nie nadąża za tym Viperem. Widzicie, nie zdąży się obrócić zanim ja go... A ja nim zrobię 360. No i lecimy, zobaczymy, co mamy za zawodników tutaj. Napęd AWD, już widzę BMW, widzę jakieś Subaru. AWD i BMW M3, no... Jaka mała różnica, kurde! Udało się wygrać. First place, proszę bardzo. A zobaczcie, jaka mała różnica punktów. Pokonałem Mustangi. Trudno było, naprawdę musiałem się skupić w 100%. No ale jakoś poszło i załatwiłem, chociaż w jednym wyścigu nie dołączyłem w, wiecie, na początku mistrzostw, tylko nie wiem, czy pod koniec, czy coś. No ale widzicie, jaka jest spora przewaga, jak się ma to ustawienie, no ten tryb symulacyjny, powiedzmy. Można naprawdę nieźle tym samochodem manewrować. Jeśli przyzwyczajicie się do tego, troszeczkę poćwiczycie, to ten drift wychodzi hardkorowo. No i właśnie, jeśli chodzi o hardkorowe driftowanie, to tak jak już mówiłem wcześniej, te zawody driftowe, to widzicie, no z driftem to ma co wspólnego, to że jeździmy samochodem bokiem, właściwie nim tak machamy z jednej na drugą stronę, żeby nabić jak najwięcej punktów, i dla mnie to jest takie trochę słabe. Moim zdaniem te zawody driftowe to powinny być takie, że na prostej w ogóle się nie driftuje, tylko driftuje się na zakrętach. Im większą prędkość, im większy kąt masz na zakręcie, tym więcej punktów dostajesz, nie? No bo tak na prostej machasz tym samochodem z jedną na drugą stronę i moim zdaniem słabo to wygląda i do dupy, nie? Ale właśnie jakby te zawody polegały na tym, że dostajesz punkty tylko driftując na zakręcie, to zobaczcie, o ile inaczej te zawody mogłyby wyglądać, nie?
dostajesz punkty. Jesteś na zakręcie, dostajesz punkty. Robisz ładnie zakręt, to już nie ma mowy o tym, że odwracasz samochód z jedną na drugą stronę. Tylko normalnie musisz zrobić to dobrze, krótko mówiąc, a nie tak, wiesz, takie rzucanie samochodem. No brzydko to wygląda, to nie jest taki drift, wiesz, z klasą, nie? Viper jeszcze, no jeszcze bym musiał na niej trochę popracować, bo tak czasami dziwnie się zachowuje jakby, ale już jest lepiej niż na początku, jak sobie zaczęliśmy odcinek, tam parę, właściwie jedną rzecz zmieniłem trochę moc, zmniejszyłem opony, węższe są i faktycznie teraz już tak nie zbiera jak wcześniej. Takim samochodem bez problemu można zrobić rondo. Tak. I bardzo duże kąty podczas rondowania, że tak powiem. Szalone. Pobawcie się tym, popróbujcie sobie tych ustawień i dajcie znać w komentarzach, jak wam idzie driftowanie w ten sposób. Jest to fajna zabawa, można ciekawe rzeczy sobie z samochodem porobić. I polecam tego typu driftowanie z samochodami z napędem na 4 koła. Mi się jeszcze nie udało jakoś sensownie opanować żadnego samochodu z napędem na tył, używając trybu symulacyjnego. No jest to bardzo trudne, żeby naprawdę dać sobie z tym jakoś super radę. Albo trzeba by było samochody inaczej przystosowywać, niż ja to zawsze robię. Też jeszcze muszę z tym popracować, ale ustawienie symulacyjne też jest bardzo fajne do ścigania się. Zapraszam was na kolejne odcinki z Forza Horizon 4. Trzymajcie się, na razie, pa pa.